Witam Państwa, dobry wieczór, a oto wiadomości dnia. W Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom dorocznego konkursu o tytuł Mistrza Gospodarności. Belweder. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz i laureatów konkursu. Z laureatami spotkał się Wojciech Jaruzelski oraz przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych. Honorowe dyplomy wręczył przewodniczący Rady Państwa, a także przekazał serdeczne podziękowania i gratulacje mieszkańcom nagrodzonych gmin i miast. Tytuł Mistrza Gospodarności w grupie gmin wraz z nagrodą 25 milionów złotych przypadł gminie Krzemieniewo w województwie leszczyńskim. Oporówko to jedna z wiosek gminy Krzemieniewo. Zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw i bardzo dobre wyniki w rolnictwie. Wzorowa dbałość o porządek. Każdy z mieszkańców co sobotę sprząta przed swoim obejściem, także no widać po prostu czyste. Dużo pracy kosztowało to wszystko, ale w tej chwili jest naprawdę ładnie. No i tylko chodzi o to, żeby to utrzymać, tą czystość, żeby na co dzień, codziennie wyglądała tak, jak w tej chwili wygląda. W gminie Krzemieniewo jest więcej takich gospodarnych wsi. Na przykład w Garzynie zakończono budowę przedszkola, jednego z czterech, które przybyły ostatnio gminie. Zagospodarowano tereny nad jeziorem Garzyn. W ciągu ostatnich 5 lat mieszkańcy gminy wybudowali 115 kilometrów dróg. Na terenie gminy nie ma partykularnych interesów. Pracujemy wszyscy dla siebie, pracujemy dla potrzeb środowiska, no i przez pryzmat tychże spraw no, zachowujemy swoją aktywność zarówno produkcyjną, jak i społeczną. Najbliższe plany to rozpoczęcie remontu zabytkowego dworku w Oporowie, w którym bywał Adam Mickiewicz. Mieszkańcy zamierzają założyć sieć gazową w gminie, a także rozpocząć budowę zbiorowej oczyszczalni ścieków dla 10 wsi. To wszystkie informacje w dzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.